czas ucieka, a z tym czasem też, jak można powiedzieć, lata mi lecą. Więc nie staje się młodszy, tylko staje się starszy. Czy ty ten przymusową kwarantannę możesz wykorzystać w jakiś sposób, żeby podleczyć swoje kontuzje? Czy nie da się tego zrobić teraz ze względu na sytuację, jaka jest w służbie zdrowia? No coś tam wcześniej, jak można powiedzieć, był ten problem. To gdzieś tam jeździliśmy, można powiedzieć, tatę jako kierowcę biorę i mnie jakby wozi, gdzie potrzebuje, gdzie jakiś tam problem mam. Akurat teraz, można powiedzieć, nikt nic nie robi i to tam może się podejść, jakby można powiedzieć, pod moją jurysdykcję i pomagać mi w tym, tak? Więc jeździmy, gdzie się da. I wcześniej jeszcze, można powiedzieć, gdzieś tam na ostrzykiwanie barku jeździłem. Ten problem, jakby można powiedzieć, z barkiem cały czas jest. Nie minął, jakby przesunął się, można powiedzieć, z tylnej, potem na górę i teraz na przód. Nie wiem, może tak jakoś falowo szło i mam nadzieję, że niedługo przestanie boleć. Ale jest, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie problem. Wszystkich, wiadomo, kontuzji nie da się wyleczyć. Musiałbym się położyć albo do szpitala, albo gdzieś do jakiejś kliniki i powoli prześwietlać i jakby leczyć dane kontuzje. Tak, albo być, jakby można powiedzieć, tak, niektórzy mają jakby w swoich ekipach lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów i tak dalej, to gdzieś tam leczą. No my niestety tego nie mamy, a w obecnym czasie tym bardziej się tego nie da zrobić. Jedynie, no jak będę ten bardziej odczuwał, to na pewno podjedziemy do naszej kliniki Carolina Medical Center, która się mieści na Pory i tam będziemy dalej, jakby można powiedzieć, diagnozować to, co tak naprawdę mi dolega, więc no, zobaczymy, co będzie. A ty wewnętrznie jak czujesz? To jest bardzo poważny uraz? Poważny? Jak byś go sklasyfikował? Kiedy robię pompki, o tak bym powiedział, to przy pierwszych dwóch to nawet nie mogę się podnieść i dopiero muszę, jakby można powiedzieć, na siłę jakby się podnosić. No i po kilku, można powiedzieć, gdzieś tam to przechodzi ten ból i jakby idzie dalej, tak? Ale dosyć poważny ból, no dosyć poważny ból. Ja mam nadzieję, że ten okres, który teraz też jest, nie zużywamy się aż na to, żeby wyskoczyły nagle jakieś kontuzje. Gdzieś tam staramy się trzymać tą formę, żeby ta waga znów nie przekroczyła mocno kategorii heavy, więc no to, co mogę, to zaleczę, a tego, czego nie mogę, to niestety poczekam do momentu, kiedy będzie można się totalnie, jakby można powiedzieć, pełną mordą przemieszczać i robić to, co powinienem, czyli pójść do lekarza i zrobić większe, jakby można powiedzieć, większe prześwietlenie, rezonans, nie wiem, cokolwiek, żeby być pewny tego, co ze mną jest i w jakim stanie jestem bardzo. Ostatnio rozmawiałem z twoim kolegą z Knockout Promotion, Krzysztofem Głowackim i poruszyliśmy taki temat, jaka przyszłość czeka pięściarzy, no bo wiemy wszyscy, że kiedy nie ma walk, no to pięściarze nie zarabiają. Jest to bardzo ciężka sytuacja dla pięściarzy. Jak ty sobie z tym radzisz i czy krótko mówiąc, dałeś radę odłożyć coś na te ciężkie czasy? Znaczy, ja powiem tak. Skromnie, ale jestem w stanie, jakby można powiedzieć, przeżyć i dam sobie radę. Nawet jakby to trwało pół roku, to jestem w stanie sobie dać radę. Wydaje mi się, że każda normalnie myśląca osoba, wiadomo, że pracujemy, zarabiamy, wiadomo, że niektórzy ludzie mają kredyty, nie wiem, tak jak ja, na przykład alimenty lub wiele innych jakby rzeczy, które gdzieś tam nas dopadają, a potem sięgamy ręką w kieszeń i patrzymy, gdzie te pieniądze są tak naprawdę. Nie ma ich, kiedy nie zarabiamy. A powinniśmy jakby odkładać cokolwiek, jakkolwiek, żeby przynajmniej na te, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące starczyło później, kiedy się dzieje właśnie tego typu sytuacja. Ja na razie, bym powiedzieć, na okres dzisiejszy nie jest to dla mnie aż tak bardzo dramatyczna sytuacja. Wiadomo, że fajnie jest, jakby można powiedzieć, zarabiać, dostawać, jakby to można powiedzieć, swoją pensję, które dostajemy, czyli to stypendium, które jakby starcza na wszystkie jakby opłaty. No i coś tam jeszcze będzie trzeba dorzucić, tak, żeby uzupełnić. Ale to jest w dobre myśli. Zawsze, jakby można powiedzieć, mój tata, rodzice moi, jakby bliscy moi wokoło mówią, jesteś wiecznym optymistą.
zamartwiam się tylko tym, żeby moja rodzina, moje dzieci, moi najbliżsi byli zdrowi, przeżyli tą jakby można powiedzieć pandemię, byli z tego bez szwanku, bez jakichkolwiek obrażeń. No oczywiście wszystkim innym też tego życzę, żeby się nie musieli zamartwiać, bo to jest największy ból głowy, ale no, ja mam nadzieję, że to jest taki czas spędzenia go z rodziną, może poznania się bardziej, zaopiekowania się bardziej dziećmi, zbliżenia się do tych dzieci, zbliżenia się do żony. Słyszałem wczoraj w radiu, że w Ameryce jest jakiś olbrzymi problem z tym, że ludzie się rozwodzą. Po prostu się rozwodzą. Mogą ze sobą wysiedlić. Ale z racji tego, że są kredyty do spłacania, są jakieś zadłużenia, jakby można powiedzieć, tego ciśnienia całego nie trzymają, jaki jest taki druga osoba. Ale moim zdaniem, kiedy się człowiek z człowiekiem wiąże, czyli kobieta z mężczyzną, nieważne w jakiej sferze finansowej jest jedna albo druga osoba, powinniśmy sobie pomagać, bo nie wiążemy się po to, kiedy jest dobrze. Tylko jakby można powiedzieć tak, stoisz przed ołtarzem, albo nawet bym powiedzieć przed Urzędem Stanu Cywilnego, tak? Wiadomo, że tam tego nie mówi, ale jesteśmy na dobre i na złe, w zdrowiu czy w chorobie, tak? W jakiejkolwiek, jakby można powiedzieć, sytuacji życiowej. Pomagamy sobie nawzajem. I ludzie, kiedy tego nie robią, to tak naprawdę widać, czemu się jakby związali z drugą osobą. Co ich skłaniało do tego, żeby być tą osobą, tak? Albo nie wiem. Albo nie wiem, albo ona fajna jest, a potem kiedy musimy ten czas jakby spędzić w domu, to już, a do tej całej sytuacji ta ładność nie wystarczy, tak? Ta uroda. Więc jakby można powiedzieć, trzeba mieć też coś w głowie, żeby pogadać z drugą osobą, kiedy się siedzi w czterech ścianach. Jest wiele, jakby można powiedzieć, rzeczy, które skłaniają ludzi do tego, jakby można powiedzieć, rozwodu, ale też wiele rzeczy, które skłaniają do tego, okej, zaciskamy ręce, dajmy sobie radę, ze względu na to, jaka jest sytuacja teraz, tu i teraz. Mhm. Ale to też jest teraz taki szczególny czas, ten czas jest też takim testem dla wielu par, prawda, no bo nagle trzeba się ze sobą siedzieć tyle godzin, a wcześniej się mijało z pracy do pracy, prawda? Jak to wytrzymujecie? Jak to jest u was? Ja nie mam problemu, bo zdaje mi się, że jak ludzie są jakby z sobą jakby tak w tej prawdziwej miłości, z tej prawdziwej sympatii do siebie, bo zdaje mi się, że kiedy wiążemy się, to nie tylko, jak można powiedzieć, sfery seksualne nas pociągają, tak? Ale nie wiem, różne zainteresowania, różne jakby plany, co można planować na później, na jakąś tam, by powiedzieć, dalszą jakby przyszłość, więc wspomnieć to, co było, by sobie można powiedzieć zdjęcia z tej, jakby można powiedzieć, z tej historii, która jakby czy dłuższa, czy krótsza była, pogadać o tym, co byśmy chcieli, żeby było, albo to poprawić, przypuśćmy, w naszym związku, żeby było totalnie, więc zdaje mi się, że jest to taki czas przemyśleń, gdzieś tam taki uleczenia tych wszystkich jakby problemów, które gdzieś tam mieliśmy dookoła, tak? Ludzie, to jest taki prawdziwy, chyba sprawdzian, jakby można powiedzieć, tego, kim, dlaczego ludzie się z drugą osobą jakby związali, tak? Ja nie mówię o tych osobach, które są 10, 15, 20 czy 40 lat, bo wiadomo, że tam różnego rodzaju inne są sfery, jakby można powiedzieć, to już nie jest a propos osoba, kto ładniejszy, kto brzydszy, tylko może niedogadanie się już, jakby można powiedzieć znudzenie materiału lub wiele innych rzeczy, tak? Ci, którzy są długi. Ale jeśli jest ta prawdziwa, wydaje mi się, miłość, to ta miłość jakby przetrwa nawet najgorsze kryzysy. Mhm. A to ty masz jakieś takie teraz przemyślenia a propos przyszłości? Coś postanowiłeś? Tak, coś jak, też nam powiedzieć? Ja nie będę mówił tego, co postanowiłem, ale tego, co to gdzieś tam w głowie, coś tam w głowie, co układam, to mam nadzieję, że po tej całej, jakby można powiedzieć, pandemii, po tym całym kryzysie, problemie, będzie się iścić. No, ja wiem, że czas ucieka, a z tym czasem też, jakby można powiedzieć, lata mi lecą. Więc nie staje się młodszy, tylko staje się starszy, gdzie jest, jakby można powiedzieć, na minus tego całego, na plus, że jestem bardziej dojrzały, bardziej wiem, czego chcę, i ten mój związek, jakby można powiedzieć, jest jakby bardziej taki dorosły. Dogaduję się lepiej, zajmie się z osobami, które są blisko mnie, które pozostały
bo wiele osób otrzymałem z racji, jakby można powiedzieć, zachowania i podejścia jakby do mojej osoby. Jest mi po prostu lepiej. Po prostu lepiej. My nie mamy jakby problemu. Wiadomo, że mój związek nie jest jakby długi, bo z latem można powiedzieć 3 lata, czy tam 3 lata z kilkoma miesiącami, ale jest to związek, który naprawdę ma ogrom miłości. Miłością pewnie mógłbym podzielić nie jedno duże miasto, typu Warszawę, nie wiem, może i nawet, nie wiem, Nowy Jork albo Chicago, czy Moskwę, ale my mamy do siebie to coś. Spotkaliśmy się, wydaje mi się, że w dobrym czasie, w dobrym momencie swojego jakby też życia, tak? Więc ja nie szukam, jakby można powiedzieć, dookoła przygód, tylko pragnę zrealizować plany, które jeszcze mam, które jeszcze, jakby można powiedzieć, uciekają, tak można powiedzieć, ale wiem, że to zrobię, bo jestem zawziętym, upartym człowiekiem do celu swojego, którego sobie gdzieś tam daleko mam go, znaczy mam go w głowie i będę go realizował. Mhm. Krzysiu, znamy się parę lat, dlatego pozwolę się zapytać wprost, żenisz się? Tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy bardzo zrobić taką fajną imprezę. Imprezę w sensie, jakby tego nie potrzebujemy, ale chcielibyśmy, jakby można powiedzieć, żeby zaprosić tych jakby wszystkich ludzi, którzy są dookoła mnie, rodziny nasze, pobawić się typową, jakby można powiedzieć, zabawę. Może nie będzie to ślub kościelny, może będzie to cywilny, ale przy ślubie cywilnym też można zrobić wesele. Dlaczego nie? Jakkolwiek on by nie wyglądał, to na pewno jakby zrobimy jakieś fajne wesele, jaką fajną potańcówkę, tak, może naprawdę za przeproszeniem, no nie powiem tak mówić, ale troszeczkę jakby można powiedzieć, albo dobra, nie będę mówił, okej. Ale wiadomo mniej więcej o co chodzi chyba. Potańczymy, pobawimy się, poskaczemy, każdy dobrze się pobawi, będzie zadowolona, że ten jakby można powiedzieć fingiel na tym palcu, znaczy on się powinien znaleźć, tak? Jakby można powiedzieć, o, na tym. Mhm. No to gratuluję, ale to rozumiem, że to czekacie na ustanie pandemii i jeszcze w tym roku pandemii, być może? Ale to nie będzie, na pewno nie będzie w tym roku, będzie to bardziej w przyszłym roku.